Warszawa Jelonki, 28 grudnia 2022 roku godzina 19.26. Przekaz numer 1233. Spotkanie opłatkowe. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham. Tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Cieszę się, że Wasza grupka zechciała uczcić dziś moje cudowne narodzenie. Cieszy mnie Wasza miłość i Wasza gorliwość. Słyszę wasze głosy, znam każdą waszą myśl, znane jest mi każde poruszenie waszego serca. Wiem, że nie każdy może tu przybyć na to uświęcone Bożym zejściem miejsce choć chce, lecz wystarczy, aby ta osoba modliła się tam, gdzie jest. Nie zawsze każdy może robić to, co chce, czasem musi czynić to, czego nie chce, a co wynika z waszych obowiązków w stanu. Kładę nacisk na ten aspekt. Bóg chce wam uświadomić jego dość wielką wagę. Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was a zwłaszcza na Wasze serca. Dość często pojawiam się między Wami, chętnie działam cuda i znaki, nie zawsze to moje działanie zauważacie. Nigdy nie skupiajcie się na sobie, ani na tym, co czujecie, bo to bywa dość często zwodnicze. Lubi to wykorzystywać zły duch, który Was nieustannie obserwuje. Na początek każdego dnia zechciejcie odmawiać krótką modlitwę: Odcięcia od wzroku i słuchu szatana od was. Możecie to odmówić z jakiejś gotowej formułki modlitewnej, możecie to też odmawiać swoimi słowami. Modlitwa ta powoduje fakt, że szatan was nie widzi i nie słyszy. Nigdy nie mówcie głosem tego, co chcecie czynić, co zyskać, aby demon nie przechwycił was i waszego działania. Zawsze, gdy chcecie coś ważnego wykonać, najpierw zabezpieczajcie się duchowo odpowiednią modlitwą, egzorcyzmem możecie także użyć wody i soli święconych egzorcyzmowanych. Nie bagatelizujcie tego, co do was mówię, bo wskazówki, której wam udzielam, są cenne, wartościowe, warte, aby je wziąć pod uwagę. Chcę, abyście regularnie się modlili, pościli, umartwiali się Zwłaszcza ci, którzy tego nie czynią lub czynią za rzadko, sporadycznie. Stoicie u progu wielu bardzo ważnych wydarzeń trwa wojna duchowa ludzkości z szatanem, a ceną jest wasze własne zbawienie. Wiem, że nie wszystko wam się podoba, bo niezbędny jest spory wysiłek i trud z waszej strony. Demon podchodzi do was, podsuwa wam swoje ponętne propozycje. Demon lubi się do was przybliżać, lubi być zakamuflowany. Ukryty, bo w ten sposób działa na was, a wy nie patrząc owoców jego działania, będziecie kroczyć drogą, którą on wam proponuje. Nie da się walczyć z szatanem nic nie robiąc. Podjęcie przez was walki duchowej wymaga podjęcia przez was niezbędnego trudu i wysiłku, a nie zawsze taki chce wam się podjąć. Najważniejszym jest to chcieć podjąć walkę z piekielnym przeciwnikiem. Nie mierzcie zbyt wysoko, bo może się okazać, że nie dacie rady. Waszą doskonałą bronią jest wasza gorliwa modlitwa sercem, post, jałmużna, gorliwe pełnienie dobrych uczynków. Tylko to jest waszą siłą duchową. Zdaję sobie sprawę, że jest wam niełatwo. Wiem, że szatan atakuje was prawie bez wytchnienia. On wie o was prawie wszystko, czyni wszystko, aby was wciągnąć w liczne pułapki i niebezpieczeństwa. Jego największym sprzymierzeńcem jest wasza opieszałość i niechęć do pracy duchowej. Stosując hipnozę i znieczulenie demoniczne, zaciemnia w was obraz swojego podstępnego działania. Nie patrząc na owoce jego działania, wpadacie w liczne jego pułapki, przy tym realizujecie zadania, które wam powierza. Niedocenianym sprzymierzeńcem walki ze złym duchem jest zgodna modlitwa we wspólnocie. Takie modlitwy wywierają wielki wpływ na każdego członka grupy, powodują szybkie wypełnienie tego o co prosicie. Czasem przeszkodą w modlitwie jest współmałżonek. Nie powinniście rezygnować z tego zdroju łask bożych, jedynie dla świętego spokoju. Doskonale wiem kto tworzy wspólnoty modlitewne, wiem kto na te spotkania modlitewne uczęszcza. Trud, wysiłek który wkładacie, będzie się przekładał na odpowiednie łaski Boże i dary, które zyskacie. Demony zniechęcają was do modlitwy, a zwłaszcza do postów. Każdy powinien układać tak życiowe priorytety, aby dobro duszy i własnego zbawienia zawsze były na pierwszym miejscu. Nieraz wam mówiłem o dobrym planowaniu wszelkich czynności i dnia, to zawsze ułatwia wasze życie i funkcjonowanie. Niechaj każdy ustali swoje własne priorytety to, co jest dla niego ważne, istotne, na co może sobie pozwolić, a na co już nie. Dość ważnym dla was są środki utrzymania. Ten, kto może pracować, a tego nie czyni, zużywa własne zasoby, oszczędności, to po pewnym czasie będzie musiał liczyć na czyjąś pomoc. Niewielu chce utrzymywać takie osoby. Nauczcie się żyć skromnie, nie ponad stan, bez zbędnych ekstrawagancji i wydatków. Dobę dzielcie na odpowiednie strefy, na to co konieczne, sen czyni odpoczynek, praca, relaks, lecz tu chcę, abyście nie odpoczywali przed telewizorem i internetem, a raczej na modlitwie. Tak układajcie zajęcia, aby starczyło wam czasu na modlitwę. Modląc się nie zapominajcie, do kogo się zwracacie, do kogo mówicie. Bóg nie jest kumplem, nie jest pierwszym lepszym znajomym. Chcę, aby Bóg był dla Was najlepszym przyjacielem. Chcę, abyście się ze mną wszystkim dzielili, o wszystkim mi mówili, prosili mnie o pomoc i obronę. Gdy widzisz, że ktoś ci bliski zaczyna szaleć, unosi swój głos, istnieje możliwość wybuchu dość silnej awantury, wiedzcie, że w tym maczał swerspony demon. Tu wykażcie się mądrością i przewidywaniem. Zaproście do tej sytuacji Boga, a także aniołów na czele ze świętym Michałem Archaniołem. Oni rozładują napięcie, spowodują, że demon się wycofa, nastanie upragniony spokój. Proście w każdej sprawie, w każdym problemie, mogę wam pomóc w pracy, nauce, w sprawach małżeńskich, nawet w sprawach intymnych. Mogę wam pomóc znaleźć pracę, mogę pomóc wam odszukać waszą drugą połowę. Dobrego kandydata na męża, żonę. Tu zechciejcie nade wszystko zachować Boże reguły, nigdy nie łamcie Bożego prawa dekalogu. To Trójca Święta stworzyła ten świat, to my wszystkim rządzimy, kierujemy, to my o wszystkim decydujemy. Dobrze wiecie jaka jest sytuacja w Polsce i na świecie. Wróg przejął większość struktur mojego kościoła świętego. Mój kościół upada, lecz ja sam go podźwignę, oczyszczę, odnowię. Pozwalam, aby życie toczyło się swoim trybem, by dopełniła się miara zła i złych ludzi. Szatan włada tymi, co rządzą moim Kościołem Świętym. Od pewnego czasu zaczął reformować mój Kościół Święty, lecz po swojemu. Dlaczego był w stanie to zrobić? Obecne zwycięstwo szatana nad moim Kościołem Świętym jest chwilowe, tymczasowe. Ja zawsze oczyszczam mój Kościół w ten sam sposób, we krwi swoich męczenników. Niedługo Duch Święty udzieli Wam łaski i łask na wyznaczony niebawem dzień i godzinę oświetli ludzkość światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Będzie to doświadczenie, którego do tej pory nigdy nie było i nigdy się nie powtórzy. Każdy żyjący na Ziemi człowiek pozna stan swojej duszy widziany oczami Boga i to na co zasłużył. Wielu ludzi będzie przerażonych, aniołowie świętej. Bożej Sprawiedliwości wrzucą wszelkie demony z ziemi do piekła. Uczynią to pod kierunkiem Maryi, mojej świętej, kochanej mamy. Będą mieli szansę i okazję nawrócić się wszyscy kapłani każdego szczebla, lecz nie wszyscy będą chcieli się nawrócić. Syn Zatracenia, Antychryst na krótką chwilę zasiądzie na tronie świętego Piotra, będzie udawał moją osobę, dokona bardzo wielu zmian w moim kościele świętym, nie na lepsze, ale na gorze. Odda oficjalnie mój kościół we władanie lucyfera. Czas terroru zetnie głowy tych, którzy pozostaną mi wierni. Niczego się nie bójcie, lecz to mi zaufajcie do końca. Nie dajcie się zwieść synowi zatracenia, antychrystowi. W tym czasie niech wszyscy wierni mi kapłani wszystkich szczebli zejdą do katakumb, do podziemia. Tymi podziemiami będą domy modlitwy. To w nich przetrwa mój prawdziwy kościół. Nie wolno wam słuchać ani patrzeć na syna zatracenia antychrysta ostatecznie zginie on z ręki świętego Michała archanioła on wrzuci go do jeziora ognia i siarki na miejsce wiecznej pokuty do piekła zanim nastąpią te wydarzenia minie kilka lat pełnych prześladowań wiernych mi dzieci bożych nie bójcie się śmierci za mnie ja po drugiej stronie przyjmę was z otwartymi ramionami Całość zakończą trzy dni ciemności i wielka walka na niebie. Umrze większość ludzi na ziemi, a tylko od was zależy, ile dusz pomożecie mi wyrwać z paszczy szatana. Liczy się każda ofiara, każdy gest, każda modlitwa, każdy post i jałmużna ofiarowane do Bożego skarbca. Cieszę się każdą oddaną w Bożą niewolę osobą, choć Wam się wydaje inaczej, to ja Was kontroluję. Wasze upadki wykorzystuję do temperowania Waszej pychy. Polacy, wzywam was do szturmu modlitewno, pokutniczego. Podejmijcie niezbędną modlitwę, post i ofiary, oddając wszystko do Bożego skarbca. Nie podaję szczegółów dotyczących nowej ery, ery Ducha Świętego, tam ja sam będę rządził i królował, a na tronie świętego Piotra zasiądzie Polak. Kto to będzie jest to dla was tajemnicą? Już teraz przygotowuję tego człowieka do roli i funkcji, którą ma pełnić. Już teraz damy mu potrzebne dla niego łaski i dary, aby jak najszybciej stał się świętym. W nowej erze, erze ducha świętego to Bóg będzie ustalał prawa, a przyszły papież będzie miał na imię Piotr II. One wszystko uporządkuje według woli Bożej. Kochane, słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania, lecz trafiam na mur obojętności, nawet w moim świętym kościele. To od ciebie człowiecze i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los. Idąc w samowolę, nie się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Kocham Was i pragnę Waszej miłości, cierpliwości, wdzięczności i wrozumiałości, a także Waszej szczodrobliwości, szczególnie względem Boga. Im więcej od siebie dajecie dla Trójcy Świętej, tym więcej i tym hojniej Trójca Święta będzie Was obdarowywać, bo nigdy w niczym nie da się prześcignąć. Dajcie mnie szansę, zechciejcie mi zaufać choć w minimalnym stopniu. Duchowy stan świata jest w opłakanym stanie, a większość ludzi Kapłanów i hierarchii, dobrowolnie poddała się zniewalającemu działaniu upadłego anioła. Ludzie w swojej większości przestali się modlić, pościć, umartwiać się i pokutować. Coraz chętniej grzeszą, coraz ciężej upadają. W swojej świętej łaskawości trójca święta pozwoliła jeszcze pół roku działać Maryi, mojej świętej, kochanej mamie, bowiem, że jej działanie dodatkowo wyrwie księciu ciemności i liczne dusze. Nie martwcie się kiedy, w jakim czasie będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości, termin tego wydarzenia także uległ oddaleniu, bo Trójca Święta najpierw pozwala działać Maryi mojej świętej, kochanej mamie. Tak bardzo pragnę, abyście byli nieustannie przygotowani, gotowi. A fakt, kiedy nastąpią zapowiadane wydarzenia, pozostawcie w Bożych rękach. Nim w pełni będzie działać święta, Boża sprawiedliwość, najpierw Trójca święta daje szanse mojej świętej mamie, bo chcemy wykorzystać każdą, nawet najmniejszą szansę i okazję, każdą najmniejszą sposobność do ratowania człowieka. Ja tak bardzo pragnę, abyście zechcieli skorzystać z każdej Bożej propozycji, czy zechcecie. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli. Używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to co możecie. Każdy Wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolić? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, ta każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i waszą miłość, lecz czy się doczekam? Jezus. Ogłoszenie. Przyjmujemy zamówienia na modlitewniki żywego płomienia. Autor w dwóch tonach na ponad 700 stronach zamieścił zbiór bezcennych słów Bożych. Cena jednego kompletu to 40 zł plus koszty przesyłki. Zamówienia na jeden lub dwa komplety wysyła i udziela informacji Halina Szustak telefon 507 015 737 od trzech kompletów i więcej wysyła drukarnia po zgodnieniu warunków płatności pod telefonem: 664 038 100 u pani Magdaleny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Drukowane będą także trzy rodzaje obrazków o formacie A6: jak pocztówki: jeden obrazek Jezus Chrystus Król Polski z błogosławieństwem kapłańskim, drugi obrazek Roginat i Polonia. Obrona domów przed wojną. Trzeci obrazek. Serca Jezusa i Maryi na oślepienie szatana. Zamówienia w pakietach po 100 sztuk w zestawie. Pozycja 1 do 20 sztuk. Pozycja 2 dwadzieścia sztuk. Pozycja 3 sześćdziesiąt sztuk. W cenie po jeden złoty za sztukę. Oferta średnio starczy dla 10 rodzin lub domów. Życzymy pełnego zabezpieczenia siebie i swoich domów na ostateczne czasy apokalipsy.